No nie, nie było to łatwe spotkanie, nigdy w Szczecinie nie gra się łatwo, także boisko też było dzisiaj dosyć grząskie, trudne, ale myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie. W ogóle pierwsza połowa w naszym wykonaniu super, kontrolowaliśmy mecz, utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy kolejne sytuacje. Szkoda, że nie udało się w pierwszej strzelić drugiej bramki, bo na pewno grałoby się łatwiej. No, druga połowa już chcieliśmy się kontrolować sytuację na boisku. Nie stworzyliśmy tyle sytuacji, ale no, w najważniejszym momencie, kiedy Pogoń stworzyła dwie, trzy sytuacje, strzeliśmy bramkę na 2-0 i uspokoiliśmy to spotkanie. Mieliście w tym meczu, mam wrażenie, to czego Pogoni zabrakło, czyli wyrachowanie. Wykorzystaliście te sytuacje, które mieliście. Ty też tak to widzisz? No tak, na pewno. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy spotkanie, strzeliliśmy dwie bramki i staraliśmy się utrzymywać przy piłce i wybijać Pogoń z rytmu. Tym zwycięstwem wychodzicie ze strefy spadkowej, czyli możemy powiedzieć, że wreszcie nie będziecie w tym miejscu, w którym no, naszym zdaniem nie powinno was nigdy być. No tak, zaczęliśmy grać lepiej, wygrywamy kolejne spotkanie z rzędu i to się liczy. I z tygodnia na tydzień chcemy się piąć szczebel po szczebelku. Każde kolejne spotkanie jest dla nas najważniejsze i dużo tych punktów potraciliśmy, więc w każdym kolejnym spotkaniu jest na wagę złota.